Kochani moi, przed tygodniem w ramach naszych piątkowych konferencji duchowości rozpoczęliśmy medytację nad Eucharystią, rozpoczynając od takiej praktycznej strony, od przypomnienia podstawowych zasad, można by powiedzieć, dobrego zachowania podczas Eucharystii. Czasami brakuje nam go i zastanawiamy się, z czego to wynika? Jesteśmy przecież ludźmi kulturalnymi, znającymi wiele zasad, w tym zasady zachowania. A kiedy przychodzimy na święto eucharystyczne, zdarza się, że nie możemy się skupić. Że czujemy się jak, nie wiem, na zebraniu, w szkole, w firmie. Jak na spotkaniu z żywym i prawdziwym Bogiem. I w tym kontekście jawi się w mojej głowie pytanie, jak mogę wam pomóc? Jak możemy sobie, siostry i bracia, pomóc wzajemnie, by spotkania eucharystyczne nie przypominały w niczym zebrań, żeby nie były rodzajem kabaretu, który gdzieś tam we fragmentach jest później puszczany jako fragmenty filmików na YouTubie czy w innych płaszczyznach, by nie były też filmikami instruktażowymi dla innych, by pokazać, jak nie należy pewnych czynności wykonywać, ale byśmy, przychodząc na świętą Eucharystię, czuli się najlepiej. A co ważniejsze, byśmy wychodząc z świętej Eucharystii już zaczynali tęsknić za tą następną, która będzie przed nami. Ale również byśmy, wychodząc ze świętej Eucharystii, potrafili zmieniać swoje życie. Byśmy nawrócenie traktowali w sposób poważny. By to nie było hasło sztandarowe chrześcijan, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ale by nawrócenie było faktem w naszym życiu. By zmieniało moje życie, by to, co jest moją słabością dzięki obecności na Eucharystii, sprawiało, że ta słabość zacznie przeradzać się w moc. Uczestnictwa w Eucharystii nie da się nauczyć od tak z dnia na dzień, na wstrzyknięcie palców. Nie. Kochani, to jest długi proces. To jest droga, którą każdego dnia po małym kroczku zmierzamy ku Chrystusowi. I ta dzisiejsza konferencja, każda jest adresowana nie tylko do kapłanów, nie tylko do przygotowujących się do kapłaństwa, ale jest adresowana dokładnie do nas wszystkich, bo wszystkich nas to dotyczy. Uczestnictwo w Eucharystii jest również łaską, o czym nie wolno nam nigdy zapominać, którą otrzymujemy, którą przyjmujemy od Boga przez całe nasze życie. Nasze uczestnictwo w Eucharystii wygląda zupełnie inaczej w wieku dziecięcym. Kiedy nasi rodzice przyprowadzali nas do świątyni, kiedy niewiele rozumieliśmy, było nam przy mrozach bardzo zimno, kiedy przychodziliśmy na godzinę 6 rano do świątyni parafialnej, na przykład na rolaty, idąc z rodzicami, czy jak byliśmy mniejsi, młodsi, rodzice nieśli nas na rękach wśród trzaskającego mrozu. Inaczej Eucharystię przeżywa się w wieku nastoletnim i wtedy, pamiętacie, wielu z nas gdzieś tam przesiadywało pod murkami, na murkach przykościelnych, na ławeczkach, byle gdzieś tam jak najdalej od proboszcza, żeby nas nie odpytał, broń Boże, w trakcie kazania czy jakiejś nauki. Zupełnie inaczej przeżywają również Eucharystię osoby dorosłe, dojrzałe. I to przeżywanie w dojrzałości jest uzależnione w dużym stopniu od dojrzałości mojej wiary. Jeżeli jest oparte na fundamencie wiary, to przypomina, siostry i bracia, może to nie jest najtrafniejsze porównanie, ale powiem go. Przypomina dobre wino. Czym starsze wino, tym jest lepsze. I tak samo jest z nami.
Jeżeli dojrzewamy w wierze, czym starsi jesteśmy, tym bardziej dojrzałymi w wierze jesteśmy, tym więcej rozumiemy. Ale jest niezmiernie ważne, by siostry i bracia starać się wzrastać w swym życiu z taką podstawową, fundamentalną zasadą, prośbą, tęsknotą uczestniczenia w Eucharystii, by nie przychodzić na nią w systemie akcyjnym. Boże Narodzenie, idziemy na pasterkę. I następny raz idziemy drugi raz do naszej Eucharystii w roku liturgicznym, na rezurekcję, a później nas nie ma. Nie ma nas w kościele, nie ma nas w kaplicy, nie uczestniczymy w Eucharystii. Moi kochani, jeżeli czas wam pozwala, nie pozwala wam w dzisiejszej rzeczywistości, czas czy okoliczności, jakie przeżywamy, wywołane przez pandemię COVID-u, byśmy byli tutaj, wypełnili te krzesła w kaplicy, w świątyni, w sanktuarium, na codziennej mszy świętej, to zachęcam was, byście korzystali z tego nowego narzędzia ewangelizacyjnego, jakim są transmisje mszy świętej. Jednak pamiętajmy, by nie zastępować na stałe w 100% tego uczestnictwa, tej mojej fizycznej obecności na tym krześle, w tej ławce, w świątyni, w kaplicy, byśmy tego nie zastępowali uczestnictwem w 100% w transmisjach na mszy świętej online. Ona ma tę samą wartość, to prawda, ale to można porównać do czegoś innego. Rozmawiamy przez Skype'a, przez Zoom'a, przez inne komunikatory z mamą, z tatą, którzy mieszkają gdzieś tam daleko, bo my akurat jesteśmy, życie nas wypędziło, czy może nie wypędziło, dokonaliśmy wyboru, jesteśmy we Francji, jesteśmy w Anglii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i widzimy tę mamę. I tak samo ją kochamy, ale inaczej smakuje spotkanie z mamą, do której się mogę przytulić, czy z babcią, czy z dziadkiem, z ojcem, z najbliższymi, jeżeli wracam do domu rodzinnego, jeżeli się przytulam, jeżeli mogę poczuć zapach tego domu rodzinnego. I tak mniej więcej można porównać różnicę między tym uczestnictwem w transmisji na żywo, która jest cudownym lekarstwem, która jest cudowna, jeżeli ją przeżywamy w sposób szczególnie my, którzy nie możemy na co dzień bywać tutaj, z powodów na przykład choroby lub innych okoliczności, odległości od Polski, odległości od swojej kaplicy czy świątyni parafialnej. To jest jedna strona, a druga strona ta, którą przeżywamy, kiedy spotykamy się, kiedy przyjmujemy komunię świętą sakramentalną, a nie tylko duchową. Doświadczyliśmy tego w sposób taki empiryczny, namacalny, znakomicie, szczególnie w tych pierwszych miesiącach pandemii COVID-u, kiedy cały świat się zamknął, kiedy zostaliśmy dosłownie zamknięci, uwięzieni w naszych mieszkaniach i z tej kaplicy przez tych 14 tygodni, kilka razy dziennie, były transmitowane nabożeństwa, modlitwy, Anioł Pański, koronka do miłosierdzia Bożego, różaniec, litanie, msza święta, to wszystko po to, by pomóc wam, byście nie zwariowali, by podnieść waszą nadzieję, byście się nie wystraszyli, byśmy wszyscy razem przeżyli te trudne chwile. Ale pamiętam, kiedy to się troszkę uspokoiło, kiedy pozwolono nam, byśmy mogli powrócić do naszych kaplic, do naszych świątyń. Pamiętam te łzy, które pewnie zostaną w moim sercu do końca mojego życia. Łzy szczęścia i waszej radości, kiedy pojechałem do pierwszej z kaplic, do pierwszej z parafii z mszą świętą po lockdownie, do Bielunia. Pamiętam, z jakim pietyzmem, z jaką miłością, z jakimi właśnie łzami podchodziliście, by przyjąć komunię świętą, Pana Jezusa w komunii świętej.
Dlatego też nie możemy zapominać, że ta transmisja jest cudownym lekarstwem. Jest nam bardzo potrzebna i pomocna w rozwoju naszej duchowości, ale nie możemy zapominać o tym żywym kontakcie, takim dotknięciu sakrum i obecności Pana Boga tak oko w oko, tutaj w kaplicy czy w świątyni. Moi drodzy, uczmy tego nasze dzieci. Uczmy tego nasze dzieci. Dlatego tak ważnym jest, aby do uczestnictwa w Eucharystii przyzwyczajać już małe dzieci. Nie obawiaj się, droga mamo, że twoja córcia będzie się nudziła, będzie coś tam robiła podczas mszy świętej, będzie cię pytała, zadawała 100 000 pytań, bo przecież wiemy doskonale, że takie małe dziecko nie jest w stanie skupić swojej uwagi dłużej jak kilka minut. Ale jeżeli twoje dziecię, z którym przychodzisz do świątyni, będzie widziało ciebie jako matkę i ojca klękających, skupionych, to z czasem zacznie was naśladować. Na początku naśladować na zasadzie tylko zwykłego naśladownictwa, bo nie będzie rozumiało, o co chodzi. Ale przyjdzie ten moment, kiedy rozpocznie się wzrost intelektualny i wrócą obrazy z dzieciństwa. Więc nie wolno nam wycinać takiej szansy naszym dzieciom. Wiemy doskonale, jak wielkie błędy popełniliśmy, nie prowadząc naszych dzieci do świątyni, i te nasze dzieci, mając dzisiaj tych 20-30 lat, uciekają ze świątyni, bo one nie przesiąkły od samego początku w ich korzeniach duchowości Panem Bogiem. Kochani, uczestnictwo w Eucharystii jest sztuką otwierania się na Boga. Bo jak mówiłem przed tygodniem, Bóg w Eucharystii pragnie nam od samego początku Eucharystii udzielać łask odkupieńczych. Musimy być tego świadomi. Uczestnictwo w Eucharystii jest taką bardzo specyficzną drogą, specyficznym procesem dochodzenia do czego? Dochodzenia do świętości. I musimy być tego świadomi, że przychodząc na Eucharystię, przychodzimy nie po to, by zobaczyć bardzo rozrywkowego księdza czy biskupa. Nie przychodzimy po to, by świetnie się zabawić, by nie wiem co jeszcze, bo jeżeli chcesz świetnie się zabawić, to idziesz do restauracji, idziesz do kina, do teatru, idziesz obejrzeć jakiś kabaret czy dziesiątki innych atrakcji tego świata. Natomiast tutaj, przychodząc na Eucharystię, przychodzisz po to, aby szlifować swoją duchowość w kierunku świętości, by stawać się człowiekiem coraz doskonalszym w tej świętości, by dosięgać wyżyn pobożności. Specyficzną jest również dlatego, bo jest uwarunkowaną nie tylko moim stanem duchowym, ale również moim stanem psychicznym, moim stanem emocjonalnym, moją dyspozycją na przyjęcie łaski Bożej. Droga uczestnictwa w Eucharystii staje się takim swoistym splecieniem mojego życia z życiem Bożym. I chodzi o to, siostry i bracia, by przejść tę drogę w taki sposób, by za każdym razem, kiedy przychodzimy tutaj na mszę świętą, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, by dokonywało się nawrócenie. I nie musi być to spektakularne nawrócenie na miarę takich nawróceń, które zaraz będą trąbiły wszystkie media na całym świecie czy w waszej okolicy. Ale niechaj to będzie również ten proces nawracania się, czyli malutkie odcinki, małe kroczki, małe wyznaczniki. Stawiam sobie dzisiaj pewną wartość, pewne postanowienie, że od dzisiejszej do następnej mszy świętej chcę zrobić to i to w swoim życiu, poprawić. I staram się, by to się dokonało, by to nie było tylko postanowienie na zasadzie napisanej kartki wrzuconej do urny, o której zapomina cały świat. Byśmy, siostry i bracia, nie byli na mszy świętej z powodu chęci tylko wypełnienia obowiązku i z lęku, że no, co to będzie, jeżeli mój proboszcz odkryje, że nie chodzę na mszę świętą,
to będę miał duże problemy. I tutaj jest też ogromna prośba do was, drodzy bracia kapłani, byście nie stosowali technik lęku. Idę po kolędzie, wyciągam kartotekę i zaczynam huczeć. Ile razy Pani nie była na mszy, bo ja Pani nie widziałem w świątyni. Tą drogą z pewnością ludzi do Boga nie doprowadzimy. Droga policjanta w kościele nie jest drogą, która prowadzi do Ewangelii. Ty jesteś pasterzem, więc musisz iść jako pasterz i zachęcać owce Boże, posługując się językiem ewangelicznym, do tego, aby szły za Chrystusem. Zachęcać, a nie straszyć. To jest ogromnie ważne. Człowiek żyjący Eucharystią każdego dnia zmienia się pod jej wpływem. O tym też nam nigdy nie wolno zapominać. Zmienia się pod wpływem Eucharystii, zmieniają się nasze poglądy na życie, na otaczający nas świat. I to nie jest tylko teoria teologiczna, ale jest to fakt. Mógłbym przytaczać w tej chwili tutaj dziesiątki, setki, tysiące świadectw, które potwierdzają to, że jeżeli człowiek prawdziwie z wiarą uczestniczy każdego dnia w świętej Eucharystii, będzie zupełnie inaczej spoglądał na świat, na problemy, które go otaczają, jak również będzie inaczej cieszył się swoimi sukcesami, czy też podchodził do problemów, z którymi musi się mierzyć. Co więc zrobić, siostry i bracia? Co więc zrobić, by skupić się na Bogu podczas Eucharystii, by nasze myśli gdzieś tam mimochodem nie wędrowały poza święte miejsce, to święte spotkanie, byśmy nie wędrowali w naszych marzeniach, tak jak podczas tej konferencji, jeżeli być może ktoś się już znudził, myśli o czymś innym, zagląda do telefonu, sprawdza, co tam słychać w poczcie elektronicznej. Co zrobić, by skupić się na Panu Bogu? Kochana siostro i bracie, wyrazem mojej głębi jest umiejętność strasznie trudna. Umiejętność zatopienia się w Bogu podczas Eucharystii. To tak jak spotkanie osób, które się dawno nie widziały, które bardzo za sobą tęsknią, jak pani Małgosia z Holandii tęskni za swoją mamą, za swoją babcią, za swoimi bliskimi i pisze takie właśnie piękne wyznania dzisiaj z okazji Dnia Babci. Kiedy się już spotkamy z tą osobą, na którą czekamy, tulimy się do siebie. I wtedy pragniemy jednego. Pragniemy, by to przytulenie trwało jak najdłużej. Byśmy mogli być bardzo blisko siebie, nawet czasami milcząc przez dłuższą chwilę, nie odzywając się do siebie, ale wtuleni i z takim przekonaniem bezpieczeństwa i przekonaniem tej pełnej miłości przy sobie. I dokładnie tak samo jest podczas Eucharystii. Dokładnie tego samego, droga siostro i bracie, oczekuję od Eucharystii, aby przychodząc tutaj na mszę świętą, uczestnicząc w Eucharystii, mieć takie samo wrażenie przytulenia przez Pana Boga, który tuli cię do swojego serca, który pomaga ci rozwiązać twoje problemy, ale który również w pewnym sensie chwali cię za twoją świętość, za ten proces twojego odrodzenia duchowego. I mówisz sobie w sercu, przychodzę do ciebie, Panie, bo tylko z tobą czuję się taki bezpieczny i taki inny, tak komfortowo. Święty Jan Wianney, znana nam postać, jeden z naszych głównych patronów, powiedział kiedyś, że jeżeli byśmy w pełni zrozumieli, w czym uczestniczymy podczas każdej mszy świętej, sprawowanej w tym i w każdym innym miejscu świętym w świecie, gdybyśmy w pełni to zrozumieli, to już nie wyszlibyśmy z tej kaplicy, umarlibyśmy z radości i ze szczęścia, że jesteśmy przy Panu Bogu. I już powoli kończąc to dzisiejsze moje rozważanie, konferencję, chciałbym wam pokazać jeszcze tylko kilka takich elementów, które pomogą nam
w tym skupieniu w Eucharystii, byśmy ją przeżywali głęboko, by była ona dla nas owocna i spełniona. Po pierwsze, to trzeba sobie zrobić takie wewnętrzne przyrzeczenie, że nie będę robił uników od Eucharystii. To dotyczy zarówno ciebie, drogi bracie w kapłaństwie, jak również ciebie, siostro i bracie, którzy na tę mszę świętą przychodzicie, bo uniki od Eucharystii dotyczą również księży. To może jest dla niektórych zdziwienie. Ale znam wielu kapłanów, którzy niekoniecznie przeżywając kryzys, traktują Eucharystię w sposób bardzo instrumentalny. Idę odprawić mszę, bo mam intencję. A co by było, gdybyś przez cały rok nie miał intencji, mówiąc językiem bardziej zrozumiałym, gdyby ktoś nie poprosił cię, żebyś tę mszę świętą odprawił i nie dał ci z tego tytułu złotówki? Co by było? Czy byś odprawiał tę mszę świętą? Czy byś powiedział, tak jak mówi właśnie wielu, ja nie mam intencji, więc dzisiaj mszy nie odprawiam. I w ten sposób degraduje się nasza duchowość. Powinniśmy się spotykać każdego dnia z Panem Jezusem. Nawet wtedy, jak masz dzień wolny. Bo możesz mieć dzień wolny od swoich zajęć duszpasterskich, od wielu prac, które wykonujesz każdego dnia. Ale tak jak nie masz w dniu wolnym przerwy w jedzeniu, bo przecież nie głodujesz cały dzień, tak też nie powinieneś mieć dnia wolnego od sprawowania Eucharystii. I to jest ta strona kapłańska, a strona nasza, uczestniczących w mszy świętej, to takie postanowienie. Będę się starał uczestniczyć w mszy świętej każdego dnia. Powiecie, biskup zwariował, jak to każdego dnia? Co, nie wystarczy już w niedzielę, że będę? A no właśnie to jest kwestia podejścia. Czy my chcemy się naprawdę nawrócić? Czy my chcemy naprawdę zmienić moje życie? Czy naprawdę chcemy być duchowo piękni? Czy tylko tak udajemy, no bo tak nas wychowano, że w niedzielę to wystarczy i to jest ok. Jasne, nie masz możliwości w tygodniu uczestniczenia we mszy świętej w świątyni czy w kaplicy. Włącz, że ten swój laptop, te nowe urządzenia, które dają nam możliwość uczestniczenia online we mszy świętej i bądź i módl się, ale uczestnicz, ale o tym za chwilę. Następna sprawa to starajmy się o punktualność, mówiłem przed tygodniem. Starajmy się tak planować naszą obecność na mszy świętej, by być z 5-10 minut wcześniej w kaplicy. By był ten czas na taką kontemplację, takie duchowe wejście w atmosferę Eucharystii, w atmosferę miejsca, w którym się znajdujemy, uświadomienia sobie, że właśnie wszedłem do miejsca świętego, że cały świat pozostał za mną. Tu jestem z Tobą, Panie Jezu, i tylko dla Ciebie. I znowu dla kapłanów gorąca do Was prośba, byśmy przed mszą świętą mieli tych przynajmniej 10 minut silencium sacrum, o które walczę od lat. Świętego milczenia, by ten czas w zakrystii, jaka by ona nie była, nie był czasem na pogaduchy ze swoim księdzem, z którym jesteś tam, czy z osobą, która posługuje w kościele, ale by to był czas Twojego skupienia na Panu Bogu. Bo za chwilę staniesz się narzędziem tego największego z cudów, jakim jest święta Eucharystia. Następna sprawa to jest to, byśmy się odpowiednio ubrali na to spotkanie z Panem Bogiem. Starsi pamiętają takie stwierdzenie, a przynajmniej pamiętam go z domu. Kiedy mówiło nam się u nas, w naszym domu, ubierz się w to kościelne ubranie. Z czego to wynikało? Że kiedy szliśmy do kościoła na mszę świętą, to mieliśmy garnitury, mieliśmy inne sukienki, mieliśmy inne, mówiąc krótko, ubrania. Ubieraliśmy się specjalnie, elegancko, nie dla sąsiadów, sąsiadek, dla dziewczyn, chłopaków, by nas podziwiali, tak jak to często się robi, idąc przy okazji wszystkich świętych na cmentarz, tylko idąc do Pana Boga, chcemy być inaczej odświętnie ubrani. Chcemy poprzez swój strój zaznaczyć, że idziemy do Pana Boga. Więc kiedy ubieramy się, postarajmy się, by ta nasza obecność na Eucharystii była odświętną.
Następna rzecz, która nam bardzo pomoże w przeżywaniu i w dobrym łapaniu owoców Eucharystii, jest uczestniczenie we mszy świętej. Więc jeżeli idziesz na mszę, to nie stawaj gdzieś tam pod drzewem koło kaplicy. Nie stawaj w cieniu gdzieś tam daleko od świątyni, byle tylko żona była świadoma, że byłem na mszy. Wejdź do świątyni i staraj się w niej w mszy świętej uczestniczyć czynnie. Tutaj bardzo pomocnym jest, byśmy uczyli się pieśni. Tutaj pani Jola czuwa w naszej kaplicy nad tym, by te pieśni były każdego dnia pięknie przygotowane, ale we wszystkich świątyniach i kaplicach, gdzie są organiści, jest podobnie. Dlatego starajmy się czynnie uczestniczyć w śpiewie, bo to nie jest popis organistki czy organisty, by pokazać, jakie mam wspaniałe walory głosowe i dobieram piękną muzykę liturgiczną, ale to jest po to, by zachęcić ciebie, byś śpiewem również chwalił Boga. Jeszcze następna rzecz w tym przeżywaniu to, kiedy idziesz na Eucharystię, postaraj się. Są różne aplikacje w telefonie, które masz, w których masz codzienne czytania. Spróbuj zajrzeć i zobaczyć, co dzisiaj podczas mszy świętej będzie czytane, by wspólnie razem już uczestniczyć w tym pięknym dziele, jakim jest liturgia słowa. I następna uwaga, nie śpieszymy się. Nie uciekamy z kościoła na zasadzie komunia była, to już jest błogosławieństwo i myk, nie ma nikogo. W kościele sam organista gra, śpiewa, kościół jest pusty. Dajmy sobie taki czas na nabożne zakończenie spotkania z Panem Bogiem, na odmówienie modlitwy dziękczynienia. Postarajmy się również porozmawiać za chwilę po wyjściu z kaplicy, ze świątyni, z ludźmi, którzy wraz z nami tutaj byli. Postarajmy się porozmawiać nie tylko na zasadzie jedna pani, drugiej pani o różnych rzeczach, które gdzieś tam się wydarzyły, ale również o tym, co przeżyłem tutaj podczas tej Eucharystii. I ostatnia uwaga odnosząca się do tej formy ewangelizacyjnej, do tego narzędzia, jakim jest transmisja na żywo. Uczestniczmy w świętej Eucharystii, która w tej chwili się odprawia na żywo z tej kaplicy. Uczestniczmy, a nie oglądajmy. To nie jest teatr, to nie jest studio telewizyjne, choć tutaj czasami nie mam takie nie tyle wątpliwości, ile wrażenie, że częściowo w tym studiu się znajduję, bo jesteśmy tak oświetleni, że wychodząc po mszy świętej niewiele widzę. Ale to jest żywa, prawdziwa kaplica, w której jest obecny żywy Pan. Więc jeżeli uczestniczysz we mszy świętej, to z pełnymi konsekwencjami odpowiadaj, módl się. Pięknie to robicie, siostry i bracia, kiedy rozpoczyna się msza święta, rozpoczyna się, piszecie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dialogujecie i z Duchem Twoim. Na koniec również przyjmujecie błogosławieństwo. To jest również potwierdzenie. Jestem tutaj, uczestniczę w sposób prawdziwy w świętej Eucharystii. No i może wtedy nam się uda tę piękną liturgię przeżyć tak, by Eucharystia odmieniała nasze życie. I tego wam i sobie życzę. Wam, siostry i bracia uczestniczący w każdej Eucharystii, wam, drodzy bracia kapłani, byśmy nigdy nie zapominali, że stojąc przy ołtarzu, nie ma nas tutaj, jest Chrystus. Ja jestem tylko tym narzędziem, które On wykorzystuje. Często marnym narzędziem, ze świadomością, że mogłoby stanąć tutaj 100 tysięcy lepszych ode mnie, ale wybrał mnie, więc przepraszam was bardzo za to, że jestem jaki jestem i Pana Boga, ale staram się robić to najlepiej jak potrafię, bo wiem, że Jemu służę. I niechaj ta służba nas uświęca.